Moi drodzy, na wstępie chciałem was przeprosić za te obiecane materiały o peltastach i o Trajanie, ale niestety ostatni tydzień ja mam jakiś nawrót potężniejszy mojej depresji. Po prostu nie mam możliwości, jakby nie mam siły skupić się na tym, co czytam, co dla mnie jest dość dziwne, bo zazwyczaj jak czytam, to rozumiem, o co chodzi. Tutaj jednak mam jakieś z tym problemy. Problemy z koncentracją, być może przez, nie wiem, taki sezon po prostu jesienny. W każdym razie postanowiłem jednak trochę się przemóc i dzisiaj akurat nadarzyła się okazja, bo kilka godzin temu nowy film wypuścił kanał, co prawda anglojęzyczny, ale nadający się do wynoszenia śmieci. Więc wynoszenia śmieci się dziś dopuścimy. Jest to kanał The Historian's Craft. 98 tysięcy subskrybentów. Jest to jakby wynoszenie śmieci w wynoszeniu śmieci, tak? Bo w tym filmie opowiada on o filmiku Bena Shapiro, który wyjaśnia niby w tym swoim filmiku o przyczynach upadku w Rzymu. Samym filmikiem Bena Shapiro zajmować się nie będziemy, bo Ben Shapiro tam po prostu jak typowy zionista opowiada to, co jego propagandzie służy. Jeżeli zaś chodzi o The Historian's Craft, to ja go znam nie od dziś i słuchałem go wiele razy, bo on głównie, podobnie jak kanał Majorianus, zajmuje się okresem upadkowym Rzymu, ale ma w tych swoich poglądach, wyjaśnieniach dość specyficzne podejście, mianowicie takie, że jest on właśnie zwolennikiem tej nowoczesnej teorii, że to nie migracje barbarzyńców były odpowiedzialne za upadek cesarstwa. Co prawda przyznają, że one miały miejsce, ale nie przyczyniły się one do upadku. A co gorsza, on po prostu pomija niektóre kwestie, co właśnie pokazał w tym dzisiejszym czy wczorajszym filmiku, jak go słuchałem już pod koniec, tak? Bo to jakby ta ostatnia ćwierć, tam ostatnia trzecia jego filmiku, bo na początku on tam wyjaśnia system ekonomiczny, tego, to nawet jest okej. Ale pod koniec, jak on wyjaśnia przyczyny upadku, to na przykład mówi on, że pod koniec IV wieku sytuacja jeszcze była dobra. I to jest prawda. Rzymianie nie spodziewali się, że za niecałe 100 lat ich cesarstwo upadnie. Ale później on mówi, że ale w VI wieku już było źle. No i dobra, nie? A gdzie jest wiek V? Już nie opowiada o wieku V. Zaczyna tylko mówić, że bo w 422 Wandalowie dokonali inwazji na Afrykę, co spowodowało problemy z handlem wewnętrznym, z transportem towarów z Afryki i z jedzeniem, ale to nie przez Wandalów. A poza tym oni od tam 442 to w ogóle wrzenili się w rodzinę imperialną i stali się Rzymianami. A to, że w 455 po zabójstwie Walentyniana III najechali na samo miasto Rzym, to on mówi, że to nie, w sumie natura tego najazdu na Rzym to nie jest nam znana. Co ty pierdolisz, człowieku? No, dobrze. I on mówi, że cesarstwo upadło ekonomicznie, finansowo, bo po pierwsze nie mogli zbierać podatków. No dlaczego nie mogli zbierać podatków? Bo tereny nie były już pod ich kontrolą, tylko byli pod kontrolą Germanów. No ale on tego nie zauważa, a przynajmniej o tym nie mówi. Dlaczego upadł handel wewnętrzny? No bo ziemie były pod kontrolą Germanów. Ale nie, on upadł, bo administracja cesarstwa nie dawała rady. No tak, nie dawała rady, bo musiała albo uciekać, albo została zwerbowana do nowego władcy, albo wyrżnięta. Nie, ale to już się dla niego nie liczy. No ale dalej jest jeszcze lepiej, bo twierdzi on, że cesarstwo nie upadło w 476. Ja mówię, no tak, w sumie ma rację. Bo technicznie rzecz biorąc, Juliusz Nepos jeszcze rządził w Dalmacji przez 4 kolejne lata. Jako cesarz zachodnio-rzymski. Technicznie rzecz biorąc, więc zdecydowanie można tę datę przestawić. Ta data zresztą jest i tak naprawdę symboliczna, ale nie przestawia on daty upadku Rzymu do 480 roku, tylko do lat 530 i 540, kiedy to Justynian wraz z Belizariuszem odbijali Italię. Czyli że co? Czyli że prawowity władca Rzymu, który rządził na wschodzie,
bez żadnych przeszkód, bez przerwy. Od czasów upadku Rzymu przez te kilkadziesiąt lat nie było problemów z sukcesji Konstantynopolu, odbijawszy Italię, niszczy zachodnie cesarstwo, odbijawszy Italię z rąk Germanów. Gotów. Czy tylko ja widzę w tym jakiś problem? Czy tylko ja coś czuję swoimi takimi zmysłami Spidermana, że coś tu jest przeciwko logice? A, bo on mówi, że jeżeli chcecie zobaczyć prawdziwą granicę, która naprawdę miała miejsce, to jest to właśnie pod koniec pierwszej połowy VI wieku, kiedy jest rozdzielność pomiędzy światem rzymskim a światem średniowiecznym. Ale co to ma do rzeczy? Nie szukamy rozdzielności pomiędzy światem rzymskim a średniowiecznym, bo nie ma czegoś takiego jak świat rzymski, ewentualnie może być świat starożytności i średniowiecza. To porównanie nie ma szans, to jak to sławne amerykańskie porównanie jabłka i pomarańczy. To nie ma sensu, jeden woli to, drugi woli tamto. A to po prostu była wszystko propaganda Justyniana, że on tak powiedział, ogłosił, że Rzym upadł w 476 po detronizacji Romulusa Augustulusa. No, ale czy to nie była prawda? Skoro Odoaker wysłał insygnia cesarskie do Konstantynopola, uznawszy, że on teraz tworzy własne królestwo, no to jakim cudem to cesarstwo przetrwało? Według The Historian's Craft? Jak? W zupełnie innym bycie państwowym? Przecież to nie ma żadnego sensu. To się nie dodaje. Przecież to nie ma żadnego sensu. To się nie dodaje. Bo on mówi, że nie mamy w zasadzie dużo dowodów na to, że Goci, czy to Witali, czy Wiberii, stylizowali się na nie Rzymian, a król Teodoryk to w ogóle stylizował się na cesarza przy wsparciu starej rzymskiej arystokracji. No dobrze, ale co to ma do rzeczy? Król polski mógł się stylizować na cesarza niemieckiego, to nie znaczy, że był tym cesarzem. I odwrotnie. I on mówi, że w zasadzie, czy to Goci, czy Rzymianie, to oni nie czuli żadnej różnicy. Oni dalej żyli w kontekście świata rzymskiego. Chociaż ich prawo rozróżniało Gotów i niegotów, i Rzymian. Były w zasadzie dwa różne kodeksy. Można to tak ująć. No to jeżeli prawo spogląda na obywateli w dwóch kategoriach, jako Got i jako Rzymianin, no to znaczy, że oni nie są równi, skoro muszą mieć inne prawa. A to, że oni żyli w kontekście świata rzymskiego, no to prawda. Bo Germanie nie ustawiali swoich własnych administracji, oni po prostu przyjmowali to, co było już wcześniej. Tak samo robili Arabowie podczas podboju Afryki czy Azji Mniejszej. Oni przejmowali rzymskie struktury administracyjne. Ale to nie znaczy, że to dalej było cesarstwo. To były królestwa Ostrogotów, Gotów, Wizygotów. To były zupełnie oddzielne byty państwowe, które tak funkcjonowały prawie de facto jak cesarstwo. Ale to była kradzież struktur. Na szczycie był zupełnie inna osoba. Jeżeli ktoś musiał stworzyć nowy kodeks prawny dla dwóch różnych grup obywateli, to ci obywatele nie byli tym samym. Jakim cudem The Historian's Craft potrafi tak wykręcić fakty historyczne? Że tak, oni mieli różne prawa, ale to byli ci sami ludzie. Uważali się za tych samych ludzi. No nie. Skoro prawo ich rozdzielało, to nie uważali się za tych samych ludzi. Ktoś na szczycie nie chciał, żeby uważali się za tych samych ludzi. Goci stworzyli się jako nową elitę rządzącą. To było państwo germańskie, które ukradło struktury rzymskie. Bo dlaczego by Germanie mieli niszczyć to, co działa? To, co pozwalało im utrzymać władzę? No nie, to byłby naprawdę bardzo głupi ruch. Na samym końcu The Historian's Craft stwierdza, że kampanie Justyniana były porażką i że Justynian w swojej propagandzie zobrazował mieszkańców Italii, rzymskich mieszkańców Italii, jako barbarzyńców, co nie jest prawdą. I że porażka kampanii Justyniana oznaczała koniec cesarstwa, bo zniszczyła stare tereny cesarstwa zachodniego. Jesus Christ! Wiecie co, ja nie jestem wielkim fanem Justyniana. Jego kampania w Italii naprawdę pochłonęła wiele ofiar. Ale jakim cudem można wyciągnąć wniosek, że była ona odpowiedzialna za upadek cesarstwa zachodniego? No ponownie mówię, to nie ma sensu, to się nie dodaje. I on stwierdza, że wcześniej były plagi,
Ale już plagi Justyniana nie zalicza do tego, że wiele ludzi zginęło przez plagę. Nie, to już nie jest problem. Według The Historian's Craft cesarstwo na zachodzie upadło w latach 46 wieku przez nieudaną kampanię Justyniana w Italii. No mózg rozjebany. No to jest joke!